Hej, nasz skład zacznie w kolejnym filmie z serii Pokémon White. Ostatnio zakończyliśmy grę właśnie na wejściu do miasta Driftwild, no i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się troszeczkę zwiedzaniem tego miasta. W sumie na wstępie jeszcze może powiem, bo nie każdy zazwyczaj wytrwa do końca, a zawsze na końcu daje jakieś ogłoszonka, więc zachęcam was też do wsparcia mojego kanału w serwisie Patronite, link znajdziecie w opisie, gdyż patroni są 10 ponad odcinków do przodu. Tak więc, takie wstępne ogłoszonko. Natomiast tak, zacznijmy zwiedzanie tego miasta. Mosty są niesamowite, ponieważ są symbolem łączności ze światem. Ale pewnie gość na ścieżce 5 mówił dokładnie to samo, co? No dokładnie, a czym dokładnie? No mniej więcej to samo. Jak podoba ci się duma naszego miasta, czyli most zwodzony? Również nazywamy go mostem Charizarda, to przez jego elegancję. No, kolorystycznie jakby pasował do tegoż płomiennego poksa. Coś my tu jeszcze mamy, Driftwild właśnie Bridge, a co my mamy jeszcze tutaj? Witamy w Driftwild i tak jakby żagiel czy coś w tym stylu. Okej, chodźmy dalej. Przez kolejny most. No i ktoś coś tutaj jest. Więc wy jesteście tymi trenerami, o których mówiła Alessa. Jestem Clay, lider tutejszego stadionu. Jednak nie spodziewajcie się, że jakoś super ciepło was przywitam. Kiedy obniżyliśmy most, to prześlizgnęli się tutaj też goście z teamu Plasma i uciekli. Ach, ale z nimi problemy. No, cieszymy się, że obniżyliście dla nas most, jednak to troszeczkę nasza wina, że uciekli? Mów co chcesz. W każdym razie ważne, że wy tu jesteście, a Team Plasma zwiał. Tak więc... może i mówię prosto z mostu, w końcu mostowe miasto, ale powinniście ich też poszukać. Jesteście otalentowanymi trenerami, czyś nie? Coś jeszcze? Wiecie co? Jeśli znajdziecie Team Plasma, to powołę wam wyzwać mój stadion. Tak więc... życie to dawanie i branie, a nie tylko branie. Coś w tym jest. Ach, myślę, że to chyba raczej uczciwe. Dobra, więc najpierw powinniśmy się rozejrzeć za teamem... albo i tak byśmy się pewnie rozejrzeli za teamem Plasma, nawet jeżeli by on nas o to nie poprosił. Czuję się silniejszy, kiedy pokonuję takich bandziorów jak oni. Hawkins, ja pójdę przodem. Spoko. Natomiast my zajmijmy się zwiedzaniem troszeczkę może, nie Bicycle, tylko Downside Machine. Zwiedzaniem miasta, bo w sumie jest co zwiedzać. Ci goście z Team Plasma zmusili mnie do walki z nimi, ale niestety przegrali, ukradli mojego Pokemona. Oj, zły niedobry Team Plasma. Terrific Trainer. Nie wiem, czy chodzi o strasznego trenera, czy coś. W każdym razie pozwól, że podzielę się z czymś z tobą. W walce Pokémon. Nawet jeżeli twój Pokémonowi zostanie zabrany przedmiot, a po walce z trenerem, to nie masz się czym przejmować. Zostanie zwrócony po walce. Jednak zniknie, jeżeli jest to przedmiot jednokrotnego użytku. No tak. Pracuję w chłodni. Chłodnia jest na południowej części miasta. Okej. Okay. Dobra, więc chłodnie też odwiedzimy. Natomiast na początek udajmy się może bardziej trochę w stronę centrum Pokémon. Heja! Profesor dał ci Pokémona na start, czy nie? Jeżeli masz ze sobą wciąż tego Pokémona, to mogę go nauczyć, a jeżeli was jakoś ci nawiedź, mogę go nauczyć specjalnego ruchu. Tak więc, czy chcesz poznać ruch combo? De facto nie. Tutaj możemy poznać ruchy takie, jak właśnie tutaj teraz wspomniał. Water Plink, Fire Plink i Grass Plink. Każdy z tych ruchów ma 50 mocy, celność 100. I mają taki efekt, że jeżeli użyje się wszystkich trzech w walce, co prawda tylko jeden Pokémon może poznać jeden z nich, więc musielibyśmy mieć jakimś cudem trzy poksy, czyli na przykład ewolucję właśnie starterów, dajmy na to. No to wtedy robi się dodatkowe combo i mają większą siłę. No natomiast... normalnie to siła 50, więc nawet nie warto się nad nimi zastanawiać, myślę. Znaczy ruchy tworzą specjalną kombinację w walkach. Dokładnie. Dobra, idąc dalej, tak. Tu mamy targowisko, zanim sobie zajrzymy później, tam już widać u góry centrum Pokémon i właśnie ono jest głównym moim celem, bo moje poksy niestety nie ma się za dobrze. Są Pokémony, które ewoluują, gdy się niby wymieni. Wspaniale, ale dlaczego one ewoluują? Jednym z nich jest mój Gardner. Programy telewizyjne czasami uczą na temat Pokémonów, ruchów i lub ich umiejętności. Spoczka, niestety no w telewizory nie zaglądam. Pośredną wiedzę posiadam. Co mamy tutaj?
masz Pokédex. Ile już Pokémon znalazłeś? Znalazłeś 50 lub więcej. W takim razie to coś dla ciebie. Jesteśmy Shelbel. Pokémon trzymający Shelbel odzyskuje HP. Im więcej zadaje obrażeń, tym więcej zyskuje. Swoją drogą... co ważniejsze, czy już pokazałeś Pokédex Profesor? W sumie to jeszcze nie. Hej, dawaj, wymieńmy się za mojego paskulina, jeśli masz Minchino. Mam, ale się nie wymienię. Mam, musisz kochać bardzo swojego Pokémona. A zmienisz na niej, to chodź się wymienić. Żadne to dla mnie interes, tak naprawdę. Chociaż paskulina, no na razie złapać nie możemy, ale będziemy mogli niedługo. No, panie, nie uciekaj. Pokémony Pioruna i Pokémon Wiatru znane są z tego, że podróżują tak, jak im się to podoba. No, coś w tym jest. Dobra, musimy się podleczyć i w sumie mam też coś z nowych poksów do pokazania, pewnie Liparda i Ducklet. Czy coś jeszcze złapałem? Chyba nie. No dobrze, więc tak, poksy są już w pełni sił. Jeszcze pogadałem z kilkoma osobami tutaj. Rozmawiałeś z znanym jakby łamaczem serc w Driftvale? Jeszcze nie, ale na pewno go znajdziemy. Czy próbowałeś już tego rodzaju pokeboli? I dostaliśmy 3 Repeat Bole, czyli w sumie kolejny rodzaj boli. One sprawiają, że łatwiej złapać Pokemona, którego już masz. Czy którego w sumie złapałem już wcześniej. Dokładnie, więc jak chcemy na przykład pofarmić jakieś poksy, w sensie poszukać jakichś dobrych natur i tak dalej, to jest dobre. Dobra, więc w sumie mamy 2 nowe poksy, które złapałem w poprzednim odcinku. Mianowicie Liparge, Pokémon mroczny, Pokémon groźny, niebezpieczny i okrutny. Fajną umiejętność ma Limber, ale to pewnie już miał Prudoń, którego znalazłem już wcześniej. Z nowych ruchów, co my tu ciekawego mamy? No na dobrą sprawę mamy... Nie wiem, czy Pursuita już jakiś poks u nas miał, w każdym razie jego siła jest podwojona, gdy przeciwnik wymienia poksa i jeszcze przed wymianą tego, który ma się wycofać, uderzy, więc całkiem spoko. Dlatego się tak zawsze bałem o mojego Doshina, w sumie bardziej wcześniejsze Solossisa. Natomiast jeszcze mamy Fake Out, który właśnie zawsze flinchuje, może być użyty tylko jako pierwszy ruch w walce od razu po wysłaniu poksa. No i dalej mamy Ducklet, Pokemona kaczkowatego, właśnie wodno latającego, z umiejętnością albo Big Packs, albo Kinai. No i tutaj, w zależności od levelu, widzę, że jak niższy level, to ma jeszcze Water Pulsa, więc nawet bardziej się opłaca wziąć tego na niższym levelu, bo Water Pulse jest fajnym ruchem typu wodnego, jeśli 60 może oszołomić. No Relays jest to atak latający, nigdy nie buduje, troszeczkę silniejszy jest Bubble Beam, może obniżyć szybkość, no i Fighter Dance obniży atak o 2 stopnie, a ten na wyższym levelu ma jeszcze Aqua Ring, który leczy co turę o 1/16 HP. No i tak, co do Ducklet, złapałem troszeczkę sztuk. Już chyba wspomniałem, że chcę, żeby to był jeden z moich poksów. No i widzę, że tutaj mam na przykład naturę Calm. Więc nie najgorsza, no obniża atak, dodaje Spec Defensa, który nawet temu poksowi by się przydał. Ale natomiast ja bardziej myślę o jakimś miksie w atak. Co my tu mamy? Relaxed, Impish, Quiet, Calm, no nic nadzwyczaj ciekawego. Więc może jeszcze w dzisiejszym odcinku, jak zostanie troszkę czasu, skończę zwiedzać miasto, to rozejrzymy się za jakąś ciekawszą Ducklet. Natomiast tak, kupił parę rzeczy. Teraz ile ja mam Pokeboli? 7, no to kupmy sobie Zdychu. Tak, żeby mieć w zapasie. Great Boli w sumie też chyba troszeczkę poszło, więc... A kupmy sobie może, ile tam ich mam. No to tak ze 3. Premierbola chyba dostajemy tylko za Pokebola, więc nawet nie widzę sensu eksperymentować, przynajmniej na razie, dopóki nie będą dostępne Ultrabole, bo też będą. A co mamy tutaj wyjątkowego? Tu mamy oczywiście parę dodatkowych boli, jak Netball i Duskball. No to raczej każdy wiemy, co robi. No i plus jeszcze masa pocztówek, które mnie nie interesują. Okej, no to tyle, jeśli chodzi o to miejsce. Co my tu jeszcze mamy? Kogo my tu jeszcze mamy? Panie, nie uciekaj pan. Powodem, dla którego tu jestem, ponieważ... Albo... Jestem tutaj, dlatego że chcę tu być. Jeśli mój Pokémon znowu ruch surf, to mógłbym jeszcze popływać po wodzie. No właśnie, ale niestety ani jego poksy pewnie, ani moje nie mają surfa, więc sobie nie popływamy. W sumie pod Riftvale, co tu jeszcze ciekawego jest? Tu mamy dosyć ciekawy obiekt. Nasz lider jest... w trakcie jakiejś pracy. Więc przyjdź później. Dokładnie. Tu mamy stadion, gdzie liderem jest właśnie Clay. Podziemny boss. Czyli można by wywnioskować, że jest to lider ziemny.
albo boss podziemia, tak też można to przetłumaczyć. W sumie warto jest się przejść tutaj. Tu już mam kolejną ścieżkę, ale na razie się na nią nie będę zapuszczał. Tu jeszcze mamy właśnie wspomnianego wcześniej Ultra Bola. No i fajno. Lato, piękne zielone drzewka. I tak, co my tu jeszcze mamy? Pewnie starszy gość na ścieżce szóstej szuka legendarnego Pokemona. Jeśli jesteś interesowany, to pogadaj z nim. Pewnie pogadamy, ale na razie ścieżka szósta to jest jeszcze nie nasza ścieżka. Szczęście, które mamy dzisiaj, może zniknąć jutro. Nie ma nieskończonego szczęścia, więc nie można być zbyt chciwym. Okej. Kiedy następnym razem udam się do Entralinku, to zarejestruję mój Power Pass i wszyscy będą się uśmiechać? Albo sprawi to wszystkim uśmiech? Do końca jeszcze nie przedstawiłem wam, o co chodzi z tym Entralinkiem i tak dalej. Zawsze zapomnę, że trzeba mieć włączone Wi-Fi w konsoli i tak dalej. Ale dobra, to do tego dojdziemy jeszcze. Ludzie, którzy odwiedzają Entralink, czasami chowają gdzieś przedmioty. Entralink jest dosyć niezwykły, czyż nie? No, zapewne. Myślisz, że ludzie na świecie są w stanie z siebie zrozumieć? Być może. A, fajnie. Też tak myślę. A jak damy nie? No cóż, w każdym razie Pokemony sami siebie rozumieją, czyż nie? No niby tak. Chciałbym, żeby inni ludzie mnie lubili, więc oto... Więc ich jakby wynagradzam, czy coś takiego. Fajnie jest pomagać ludziom. To takie motywujące. Wspomnę z innymi jest wspaniałą rzeczą. No, poniekąd. Stało się to, kiedy przekroczyłem most. Kiedy skupiłem się, pewna osoba pomogła mi, ale była dla mnie totalnie obca. W każdym razie pomaganie innym jest ważne w życiu. Pokemony uczą i kształcą. Używając... Albo... Życie to zużywanie danego tobie czasu, więc straconego czasu nie można odzyskać. Nie zapomnij o tym. Tak jest, trzeba dobrze wykorzystywać swój czas. Dobra, także ja dobrze wykorzystuję swój czas, nagrywając kolejny odcinek, zamiast grając sobie w jakąś inną grę, z której nie miałbym większego pożytku. Dobra. Och, cieszę się, że przyszedłeś tutaj. Jesteś terenem, czyż nie? Masz wspaniały Pokédex. Mógłbyś wyświadczyć mi przysługę? Chciałabym zobaczyć Pokemona z ruchem Payback. Żeby było jasne, to Payback, więc proszę, pokaż mi go dzisiaj. No i ta terka właśnie życzy sobie, żebyśmy pokazali Pokemony z jakimiś ruchami. Na szczęście akurat mamy tema z ruchem Payback, więc możemy go jakiemuś Pokemonowi dać i tej dziewczynie go pokazać. W zamian dostaniemy coś ciekawego. Dobra, więc widzę, że tu jest Payback. Także możemy go nauczyć któregoś z moich poksów. Może go poznać Herlier, jak i Gerdor. A co zna Gerdor? Znaczy, no ogólnie Payback dla Gerdora wcale nie jest taki najgorszy. Chipaway'a trochę szkoda. Rockfro'a tym bardziej wake up slapa. No nie, no nie mogę Gerdora tego nauczyć. Tak. No kurde, musiałbym jakiegoś poksa z boksu wyciągnąć, żeby ten mógł poznać Payback. To za moment. Wiesz, że jest bardzo dużo rodzajów Pokemonów. Różne Pokemony mogą różne ruchy poznać. Dobrze o tym wiem. A kurde pytanie, który z moich poksów może poznać Paybacka? De facto mam chyba jeszcze jakieś Timbury. Więc skoro Gerdor może, to Timbur zapewne też. Dobra, no to tak. A warto jest pokazywać tej dziewczynie ruchy. Ona z każdym dniem raczej inne ruchy będzie chciała tutaj. Z tego co się orientuję, więc... Warto z tego korzystać, bo można dostać fajne itemki. Już spoileruję. Dobra, czy chcemy nauczyć Paybacka? Tak. No i Timbur może poznać Payback, no i bardzo fajnie. Dobra, więc tak, wywalimy jakiś ruch. Tutaj w sumie bez większej mi różnicy. Możemy wyrzucić na przykład Bite, który jest bezużyteczny. Tak naprawdę. Zresztą, no można by się pokusić na używanie Bite'a, zwłaszcza jeżeli Pox miałby i Violite, no ale... Zbierać obrażenie przez dwie tury. No, fajne jest to, że później ma priorytet, tak? No, ale... No, ale... O, masz twój Timbur, możesz używać Payback. Miałeś dużo problemu, żeby nauczyć tego Pokemona, to takie poruszające, więc proszę o to, dowód mojej wdzięczności, przyjmij go.
No i dostaliśmy Hurt Scale, no i właśnie tu możemy zgadać Hurt Scale zamiast za pokazanie ruchu. Zastanawiam się, jak Payback wygląda użyty naprawdę. Jestem pewna, że byś mogła go używać. Znaczy, żebyś mógł go umiejętnie używać. O, może tak. No cóż, no i następnego dnia możemy tutaj przynieść następnego poksa z jakimś innym ruchem, jaki sobie panienka zażyczy. Dobra, czas na z powrotem wstawienie Lil Papa. No póki jest jeszcze w drużynie, to trzeba korzystać z tej możliwości, że może nam zgarnąć jakieś itsy. Także wracamy i ciśniemy dalej. A propos łamacza serc, który gdzieś tutaj jest, to to właśnie on jest. Jestem łamaczem serc, mam na imię Charles. Chciałem na siebie zwracać uwagę dziewcząt, więc nauczyłem się nowego stylu walk Pokémon. Zwieją się walkami potrójnymi. Chcesz spróbować? Okej. Okay. W walce potrójnej wysyłasz do walki trzy Pokémony naraz. I o wszystkie trzy walczą. Zasady są proste. Wszystkie poksy przeciwnika mają paść. Więc wyjaśniam to w bardzo taki łopatologiczny sposób. Więc ja jestem Charles. Łamasz serc. Czy chcesz ze mną stoczyć walkę potrójną? Okej. Okay. Więc... Masz kochones, czyż nie? Dobra, więc jestem Charles. Dobra, wiem, że się jest Charles, więc dobra, lecimy na pełnym gazie. Dobra, także lecimy z Charlesem. No i teraz toczymy walkę w nowym zupełnie stylu, jakim jest walka właśnie potrójna, czyli 3 versus 3. Podwójne właśnie piąta generacja zainicjowała całkiem sporo nowych rodzajów walk. To jest właśnie jeden z nich. Będzie jeszcze jeden. Trochę słabo, że Intimidate obniży ruch, czy w sensie atak wszystkim moim trzem monom. No ale dobra, jakoś może to zniesiemy. No i tak, w walce potrójnej możemy zaatakować, jeżeli mamy na przykład ruch obszarowy, to wtedy uderzy, z tego co się orientuje, w dwa poksy, które są... Może inaczej, jeżeli poks z lewej może zaatakować tylko dwa poksy po lewej. Znaczy lewego i środkowego. Poks ze środka może uderzyć we wszystkie trzy, natomiast poks z prawej w te dwa, prawego i środkowego. Na takiej zasadzie. Dobra, więc ja i tak tutaj będę atakował Krokoroka. Tutaj z kolei widzicie, mam możliwość uderzenia we wszystkie mony. No i również jest taka opcja jak switch. Mogę zamienić się z miejscami z na przykład Doshionem. Czyli zamieniam się zawsze z poksem po lewej. Lub jak lewy box, no to po prawej stronie. Chodźcie zaraz, to mogę chyba sobie wybrać. O nie, nie, nie chciałem użyć switcha. Dobra, mniejsza z tym. No to zrobiłem teraz duży błąd. Ale dobra, przynajmniej się wybroniłem przed crunchem. No to akurat jest plus. Dobra, oszołomiło mi to mojego boxa, nie fajnie. Ale dobra, Gorder, wake up slap, wykończmy Krokoroka. Dobra. No i teraz tak, jak użyję Sajszoka, to w którego poksa on poleci? Ciekawe. Znaczy na pewno nie sięgnę ze pstryki. No właśnie, jest za daleko. No dobra, no to... Dobra, troszeczkę skopałem, ale mniejsza o to. I tak to jakoś wygramy. Leaf Blade nie, użyjmy Leaf Tornado. A tutaj, no nie wiem, Sajszok. Dobra, Shockwave. Skierowany raczej w Gordora. Głupotą było atakowanie Servina w tym momencie. Najgorsze jest to, że jak wybieramy ataki dwóch z lewej monów, licząc, no to możemy jeszcze się cofnąć, a jak już wybierzemy na trzecim, to już nie. Dobra, w każdym razie po 360 punktów expa, wake up slap, zipstreak, który coś tam zabrał, Doshin oszołomiony, no i tak naprawdę sprawą nie będzie mógł za bardzo nic zrobić, bo nie ma kogoś zaatakować z tej strony. Dobra, to ponownie... Mówimy może Chip Away. No i jeszcze raz Leaf Tornado, a ty lecz się. Fajny Charges, to rypnie. Pewnie właśnie w mojego Servina. Nieźle uderzyło. Leaf Tornado. No i jeszcze atak Gardera, no i to już powinno załatwić sprawę. Dobra, więc Charlesa pokonaliśmy w miarę sprawnie. Trochę znowu expo. No i pokonaliśmy Charlesa. Jestem oczem Sarc, a mi imię moje jest Charles. No i fajnie. Co wstydzające. Zostałem pokonany przez osobę, którą planowałem czegoś nauczyć. Masz potencjał.
zrozumiałeś, jak wygrywać walki potrójne. Jeśli chcesz jeszcze zawalczyć, to powinieneś udać się do Opelu Syc. Tak, bo tam coś ciekawego jest. W sumie, tutaj mamy takie ukryte wejście na halę targową, gdzie mamy pewien itemek, jakim jest duża perła. I jeszcze a propos hali targowej, tu też pozwiedzamy sobie troszeczkę. Po drugiej stronie morza jest dużo różnych ludzi, jeszcze więcej różnych Pokemonów, czyż nie? Zapewne. Hej, trenerze! Czy walczyłeś już z elitarną czwórką Ligi Pokemon? Nie możesz z nimi walczyć, dopóki nie będziesz miał 8 odznak. No tak. Kiedy wygrywam, to dzięki moim Pokemonom. Kiedy przegrywam, to przez siebie, powiedzmy. Zawsze tak myślę. I dzięki temu... Sloopy Fast, cokolwiek to znaczy. Niektóre dzieciaki trenują swoje Pokemony niedaleko chłodni. No i chłodnia jest właśnie dalej tym mostem. Na razie nas ona raczej nie będzie interesowała, bo jeszcze mamy do odwiedzenia targowisko. Dobra, i tak, tu już gdzieś jakiś przedmiot się kryje. Kolejny Herd Scale. Musi być gdzieś pewne ciekawe miasto, gdzie wszystko jest importowane i wszystko jest dostępne. Być może. Myślę, że się uda, może gdzieś tam przejść, jeszcze coś będzie. Wybacz, ja już nie mam czego sprzedawać. Ten Charles skupił ode mnie wszystko, co miałam. Okej. Okay. Jakby... Leki ziołowe są... importowane z innego regionu i całkiem dobrze działają. Jednak Pokémony za bardzo ich nie lubią, bo są trochę gorzkie. No właśnie, i tu możemy kupić ziołowe leki, które są tańsze niż takie zwykłe. No ale właśnie mają ten efekt, że są gorzkie. Jo, cieszę się, że przyszedłeś. Chciałbyś coś ode mnie? Okej, wystarczy pokażesz mi Pokémona na poziomie 30 z tym. O, tak silny, więc weź to i dostaliśmy Expert Belt. Jeśli masz Expert Belt, to troszeczkę zwalcza siły ataków, gdy są super efektywne. Także dobre dobieranie ruchów plus Expert Belt daje nawet przyzwoity efekt. Szukanie sezonowych ważeń jest ciekawą zabawą. To dlatego, że pory roku się zmieniają i również dostępne warzywa. Okej. Okay. Witam, prosto z farmy. Mleko Mumu za 5 stówek, czy chciałbym? Mogę wziąć cały tuzin tego mleczka tak naprawdę. 12 butelek Mumu, proszę bardzo. Mumu Milk leczy o 100 HP, więc całkiem użyteczny lek. Produkty są przywożone i wywożone z Driftvale. Jest to jakby łączenie ze światem. No tak. Miasto portowe, miastem łączności. No dobra, no i tak na dobrą sprawę to już chyba zwiedziliśmy wszystko, co było do zwiedzenia, więc możemy się udać jeszcze na most, korzystając z tego, że mamy troszkę czasu. Jeszcze poszukam sobie jakiegoś ciekawego dakleta. Może mi się uda znaleźć z jakąś fajną naturką. No dobra, to popatrzymy. Chciałem wsiąść na rower, ale z drugiej strony podoba mi się muzyczka na tym moście. Bardziej niż ta z roweru. Jest taka bardziej klimatyczna. Dobra, gdzie ten mon? Tak, widoczne nie ma co. Trochę też z tych piór sobie nazbieram. Aczkolwiek nie mam pojęcia, co mają pióra do statystyk. Ale okej. Okay. Troszeczkę sobie ich pozbieramy. Bardziej mnie interesuje Ducklet. Ducklet jest tak naprawdę chyba jedyny Pokémon, którego możemy tu znaleźć przynajmniej. Nie udało mi się znaleźć nic innego tutaj. Dobra, jak na razie same piórka. Znaczy, no nie, no piórka też są spoko, nie powiem, ale... Tam. Genius Wing. No. Gdzie jest jakiś ptaszek? Dobra, znowu Pretty Wing. Czemu tu nic więcej nie ma? W sensie jakichś monów. Konkrety. Health Wing. A Pretty Wing z kolei
jest piórkiem, które nie daje V, ale można je sprzedać za jakąś tam sumkę. Także taka też ciekawostka, że nie tylko dodające EV piórka znaleźć możemy. Swiftwing. No dobra, ale nie po piórka, ja tu po pierzastego Mona przyszedłem. Pretty Wing. Dobra, może się gdzieś dalej zapuszczę. Resist Wing. Nie ma piórek, nie ma dobrych piórek. Czy piórka są, okej, okay, ale nie ma poksów. Swift Wing. Oj, coś nie mamy szczęścia dzisiaj. Wcześniej ładnie nam taklety wpadały, a teraz nie chcą. Same piórka. No szkurczę. Albo raczej powinienem powiedzieć, no szkaczę cię. Dobra, w sumie wsiądę na rowerzek i pojeździmy sobie. No, come on, come on, come on. Ech, znowu piórko. Co ciekawe, nasza postać, gdy zdobywa itemek, zsiada z roweru. No, trafrzesz. Znowu piórko. Gdzie są te taklety? Nie chciałbym nie chciałbym. Jeżeli nie uda nam się znaleźć jakiegoś fajnego takleta, no to trudno, poszukam coś pomiędzy odcinkami jeszcze może. Jak na razie mam tutaj masę piórek. De facto można je wykorzystać, no nie jest źle, że piórka nam wpadają, dodatkowe EV-ki de facto, no małe ilości tak, ale no, ale zawsze. Można jakoś pokierować statystyki naszych Pokémonów według naszych preferencji, że tak powiem. Kolejny Genius Wing. No akurat z tych się cieszę, bo dodałem spec ataku, także okej. Jest coś! W końcu! Dobra, mamy Decklet! Level 23, dobra, let's go! I spróbujmy sobie takiego Duckleta złapać. Quick Claw. W sumie spoko. Chip Away. Ledwo, ale się trzyma. Widać raczej natury na defense to nie ma. W sumie z umiejętności Ducklet, Big Pack jest raczej tą gorszą. Lepszy jest, myślę, Kinai, który uniemożliwia obniżenie cenności temu Monowi. Jak również jest odporny na podwyższenia unikliwości, czyli na przykład taki Double Team bądź Minimize. Także to jest akurat spoko. Dobra, mamy Ducklet. Szkoda, że od razu nie widać, jaką naturę mamy też. Dopiero dużo, dużo później wprowadzili taki podgląd. Dobra, od razu do boksu. Myślę o złapaniu z jakichś trzech sztuk ewentualnie i zobaczeniu, czy coś fajnego się tu pojawi. Dobra, Resist Wing. Dobra, czy coś jeszcze tutaj znajdę? Tak! Nieoczekiwanie, kolejny Duckless. Okej, dobra, level 2-3 również. Samiczka. Może być, i to nam bez różnicy większej. Dobra, Chip Away. Znów Quick Claw. Dobra. O, to ma troszeczkę lepszy defense. I Water Pulse. Akurat Water Pulse jest całkiem spoko ruchem. Przecież chyba nawet lepszy niż Bubble Beam. 5 tylko jest w sile różnicy, a oszłomionko chyba jest lepszy niż obniżenie speeda. Na boksie, który ogólnie też jakoś super wolny nie jest, Ducklet wcale nie ma najgorszej szybkości. 2, 3 i jest. Dobra, mamy drugą Ducklet. Dobra, to powiedzmy, że jeszcze złapmy z jedną i zobaczymy, co ciekawego nam wpadło. No, biedy tego Skull mogę wziąć, ale tak jak mówię, no Ducklet też będzie... Jest pokazem, który jest dobry właśnie do dwóch ruchów z HM, zarówno Surfa, jak i Flya, więc... ten atak też fajnie był, jakby był, tak? Na dobrą sprawę to chyba natura obojętna byłaby dla mnie najkorzystniejsza. No też z defensów wolałbym nie schodzić.
No, gdzie? Tutaj. Clever Wing. No dobrze, jeszcze z jedną taklę proszę. Genius Swing. No z tych akurat dodających atak czy specatak to się cieszę, zwłaszcza specatak, bo dosyć różnie z tymi poksami, które dają EV do tej statystyki. I tak naprawdę można tutaj jeździć i te piórka zgarniać, co jest akurat spoko. Tak jak mówię, dodatkowe EV zawsze mile widziane. Dobra, Clever Wing, no i jeszcze... No Ducklet, dajcie mi Ducklet. Resist Wing. Farmimy piórka, ale nie po to tu przyszedłem. Clever Wing. Health Wing. Znowu Health Wing. Ech. No, podjedź. Trzeci Health Wing z rzędu. Dobra, Ducklet. Tu coś jest? Jest Ducklet! Dobra. Znowu mam Ducklet level 2-2. Więc jest ryzyko, że to rozwalę. Choć wolałbym nie. Dobra, Chip Away. No nawet Quicklow nie był potrzebny, bo to jest wolniejsze ode mnie. No nie no, kryt. No to akurat było słabe. Ale widać, ten Ducklet też nie był za mocny. Skoro tak padł łatwo. O, Genius Wing, z tego się cieszymy. Dobra. Muscle Wing. W następnym odcinku może powykorzystuję te piórka. W sumie jak będzie złapał też Ducklet, to też będzie można zrobić użytek z tych piórek, żeby już troszeczkę podkręcić statystyki temu monowi. Dobra, 24 level, no to już konkret. A już chyba bez Water Pulse'a, szkoda. W sumie Rockfall ma chyba tą samą siłę na dobrą sprawę. Uderzyło nieźle. Tak samo jak we mnie Aerial Ace. Dobra, no to tak, z mojej strony ci Pokeball. Dobra, jak się złapie, to szybko lecimy do centrum Pokémon. Zobaczymy, cośmy tam połapali. Dobra, fajnie, trzeci tak w dzisiejszym odcinku. Może jakieś fajniejsze naturki znajdziemy. Przyznam się też wam, że drugi raz nagrywam ten odcinek, bo poprzednim razem dysk mój stwierdził, że brakło miejsca, no i całe nagranie poszło. Więc tak, i też próbowałem łapać Ducklet dokładnie tak samo jak dziś. No i nie było żadnych ciekawych, więc może tym razem się uda coś fajnego znaleźć. No, wjeżdżaj. Dobra, to już się podleczę, bo troszeczkę coś tam się mi oberwało z Utarlesa, plus jeszcze Ducklety mnie otukiwał. No dobrze, no i zobaczmy, co my to mamy. Dobra. Dobra, Amanita z PC. Move Mons, najlepsza funkcja. No i dobra, trzy ostatnie Ducklety. Bashful, Quiet i Naughty. Czyli tak na dobrą sprawę ten Bashful może się wydać spoko, bo Bashful jest naturą obojętną. Mamy też Kina i to też jest duży plus. Kina jest lepszy niż ten Big Pex, bo tak naprawdę kto nam obniża defense? Mało kto. A celność? Celność częściej się przydaje, poza tym double teamy się zdarzają i tego typu rzeczy, więc... no. Widzę, że tu specatak mimo nawet tutaj ma naturę na plus, a ten nie i też ma to samo, więc chyba mamy całkiem niezły IV w specataku. Co mnie cieszy. Jeśli chodzi o atak, to widzę, że jest dosyć cienko. Tak możemy sobie poprzyrównywać na podstawie innych poksów. Na przykład spec defense mamy znowu też gorszy i defense mamy gorszy. Kurde, cienkie IV-ki mamy. Teraz patrzę, że IV-ki są raczej cienkie. Ale przynajmniej spec ataku jest. Dobra, już może tak się nie będę czepiał, bo EV można wyrównać. Plus mamy dobry level, więc niech będzie kaczucha do mojej drużyny. Okej,
Tak więc mamy kolejnego nowego członka w mojej drużynie, jest i kaczucha. No to kaczuszkę będziemy mogli teraz potrenować i może między odcinkami ją troszkę pod XP, jak będę miał czas, a jak nie, to jakoś tam wymiennie w odcinku następnym sobie to ogarniemy. Myślę, że w dzisiejszym filmie, który już wyszedł bardzo długi, będzie już wszystko, tak więc ja z wami się żegnam i do usłyszonka w odcinku następnym. Tak więc ja z wami się żegnam, do usłyszenia, cześć!